Bardzo wymowny jest kontrast zawarty w pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii, gdy raz Jezus modlił się na osobności, zwrócił się do swoich uczniów z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? I uczniowie przytaczają głosy z tłumów, które w sumie idą w dobrym kierunku, ale ostatecznie nie mówią prawdy o Jezusie. Jeśli chcesz poznać kim naprawdę jest Jezus, to nie pytaj tłumów. Bo prawdę o Nim poznaje się na osobności, na modlitwie, w gronie Jego zaufanych uczniów. Tłum się zachwyci, będzie wołał hosanna, a zaraz potem na krzyż, na krzyż z Nim. Przyłącz się dzisiaj do Jezusa, który modli się na osobności, usiądź w gronie Jego uczniów, a wtedy On odsłoni przed Tobą swoje wnętrze.